Drodzy Państwo, otwieram posiedzenie 41. sesji Rady Gminy Mycieli. Witam na naszym posiedzeniu Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Radnego, Pracowników Urzędu Gminy, Pana Radnego Powiatowego, Radnych i Radne Gminy Mycieli. Drodzy Państwo, na 15 radnych według listy obecności obecnych jest 12, dlatego też sesja będzie prawomocna, a Rada zdolna do podejmowania uchwał. Przeczytam porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przedstawienie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z obrad 40. sesji Rady Gminy Mycielin. Punkt czwarty, informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, sprawozdanie wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonywaniem uchwał Rady. Punkt szósty. Rozpatrzenie uchwał w sprawie. Po pierwsze, przyjęcia od powiatu kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. Po drugie, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mycieli. Po trzecie, zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok. Po czwarte, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mycieli na lata 2022-2028. Punkt siódmy, interpelacje i zapytania radnych. Przypominam o składaniu na piśmie. Punkt ósmy, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt dziewiąty, wolne wnioski i informacje. Punkt dziesiąty, zamknięcie sesji. Czy do przedstawionego porządku obrad są jakieś inne propozycje? Bardzo proszę. Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z obrad 40. sesji Rady Gminy Mycielin. Jak zwykle protokół jest do wglądu. Bardzo proszę, kto się chce zapoznać, czy się już zapoznał. Będziemy głosować teraz, drodzy Państwo. Kto jest za przyjęciem protokołu z obrad 40. sesji Rady Gminy Mycielin? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Protokół z obrad 40. sesji Rady Gminy Mycielin został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt czwarty. Informacje przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Jak zwykle po ostatniej 40. sesji Rady Gminy Mycielin wszystkie uchwały zostały podpisane i oto wysłane do Wojewody Wielkopolskiego oraz budżetowe do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli są jakieś pytania do mnie, bardzo proszę. Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonywaniem uchwał Rady. Prosimy, Panie Wójcie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w czasie od 20 stycznia do dnia dzisiejszego wydano 7 zarządzeń, w tym jedno w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego wchodzącego w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy Mycielin, kolejne w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok, kolejne w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022-2023 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mycielin, kolejne w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i powszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. Kolejne w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne gminy Mycielin. Kolejne w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i powszechniania kultury fizycznej. I ostatnie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Mycielin. Realizowano zadania wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy, w tym zadania wynikające z uchwały budżetowej, a więc bieżąca praca Urzędu Gminy i Gminy Mycielin oraz jednostek organizacyjnych. Przekazano do nadzoru prawnego Wojewodzie Wielkopolskiemu 5 uchwał Rady Gminy Mycielin oraz 2 uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Podpisano umowy z Kadrok z Tuliszków na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mycielin-Zbierzk
Koszt umowy 90 000 zł brutto. Z inżynieria środowiska Elga i ze zbiorska w cukrowni na usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody. Z przedsiębiorstwem komunalnym z Pleszewa na wykonanie analiz laboratoryjnych badań wody pitnej w ramach kontroli wewnętrznej na wodociągach gminnych oraz badania ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków. Wynagrodzenie za cały okres obowiązania umowy nie może przekroczyć za wykonanie analizy laboratoryjnej wody pitnej 10 000 zł brutto, za wykonanie analizy laboratoryjnej ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków 5 000 zł rocznie. Z WDI Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych spółka z ZOO w Skalisza na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mycielinie. Wartość umowy 49 200 zł brutto. Z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dotację do przedsięwzięcia usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu bag, wartość umowy 55 000 zł. Z inżyniera środowiska Elgaj Zbierz Cukrownia na wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzeniew, wartość umowy 24 600 zł brutto. Z PKS w Kaliszu na regularny przewóz osób na terenie gminy Mycielin, wartość umowy 10 800 zł brutto. Umowa obowiązuje do końca czerwca tego roku. Z Ośrodkiem Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, wartość umowy 400 zł brutto na miesiąc. Z Ośrodkiem Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie na usługi w zakresie BHP szkoleń TPOŚ na ogólną kwotę 400 zł brutto miesięcznie. Z Witrzyku Wiktor Przybył z Kalisza na pełnienie usługi funkcji informatycznych w Urzędzie Gminy Mycielin, kwota miesięcznie 3000 netto. Z Kancelarią Prawną Izabela Rabiega z Kalisza na świadczenie usługi obsługi prawnej w Urzędzie Gminy Mycielin na kwotę 5412 zł brutto miesięcznie. Z Kaliską Agencją Medyczną Medix z Kalisza na dokonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także badań sanitarno-epidemiologicznych i psychologicznych pracowników. Z Kancelarią Prawną Ziemski i Partnerzy z Poznania na pomoc prawną obejmującą rozliczenie odliczania naliczonych podatków od towarów i usług. Jest to stawka godzinowa. Z Klubem Sportowym Dragon Dzierzbin na realizację zadania publicznego pod nazwą organizacja czasu wolnego w formie prowadzenia zajęć sportowych. Wartość umowy 23 500 zł. Z Klubem Tenisa Stołowego Grom Przyranie na realizację zadania publicznego. Wartość umowy 13 000 zł. Z LZS Wicher Mycielin na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży. Wartość umowy 23 500 zł brutto. Z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka ZOO z Turku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Wartość umowy maksymalnie 20 000 zł brutto na cały ten rok, na rok 2022. Za jednego pieska płacimy 12 zł i 40 groszy na dobę. Z lecznicą dla zwierząt ze Stawiszyna na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wartość umowy na rok 2022 maksymalnie 5 000 zł. Za gotowość 170 zł netto miesięcznie. Przypominam o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na złożenie tej deklaracji mieszkańcy nasi mają czas do 30 czerwca tego roku. Na chwilę obecną złożonych mamy 604 deklaracje na około 1200 nieruchomości. Wysłaliśmy zapytania ofertowe do firm zajmujących się utylizacją azbestu. Termin składania ofert upływa 1 marca. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zawrzemy z tą firmą umowę i będziemy przystępować do odbioru wyrobów zawierających azbest od mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski. W ubiegłym piątek wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy oraz radnym powiatu panem Darkiem Kurczyńskim podejmowaliśmy na terenie naszej gminy marszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz starostę kaliskiego Krzysztofa Nosana, którzy wizytowali inwestycje drogowe, jakie były współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. To jest drogę w miejscowości Teodorów, Danowiec i Dzierzbin. Spotkanie było również okazją do rozmów dotyczących pozyskania środków zewnętrznych na kolejne inwestycje, nie tylko drogowe, na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi za sprawozdanie. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania?
Panie Wójcie, mam takie może krótkie pytanie tylko, jeżeli chodzi o Eternit. Czy jest tutaj wiedza, ile mamy złożonych wniosków, na ile ton, a ile możemy? Czy to wystarczy? To co jest złożone, to wystarczy na to, co mamy na chwilę obecną wnioski złożone. Aha, no to super, dziękuję. Dopytują się właśnie ludzie odnośnie tego Eternitu, czyli jak podpiszemy umowę, to po prostu... Do końca, do 15 czerwca mamy czas na odebranie i rozliczenie wszystko, całego projektu, także no to będzie miało miejsce w najbliższym czasie. W folii rolniczych? Zapytanie będziemy rozsyłać do firm w połowie marca. I ten sam czas mamy na odbiór i rozliczenie inwestycji, czyli do końca czerwca tego roku. To będzie zgłaszanie, każdy będzie zgłaszał folię? No to było zgłoszone. Było zgłoszone, tak? I to tylko będzie odebrane od tych osób, co zgłosiły. No bo tych folii na pewno jest dużo więcej niż była zgłaszana. Tak. Na chwilę obecną tylko od tych osób, które zgłosiły. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma więcej pytań do sprawozdania pana wójta, przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie uchwał. Przyjęcie od powiatu kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. Bardzo pana, proszę pana wójta o przedstawienie projektu. Szanowni państwo radni, taką samą uchwałę podobno przyjmowaliście na poprzedniej sesji Rady Gminy. Tutaj powiat kaliski wniósł pewne zastrzeżenia do zapisów tej umowy. Stąd też po raz kolejny przedstawiamy państwu tą umowę, a dotyczy ona realizacji inwestycji i przejęcia od powiatu kaliskiego opracowania dokumentacji na przebudowę drogi od Mecielina w stronę Zwierska i w związku z tym traci, jak podejmiecie państwo tą umowę, traci moc uchwała, którą państwo podjęliście w styczniu tego roku. Zapisy, kwoty zostają takie same, tylko zapisy. Zapisy może nie zostają takie same właśnie, bo z tego też względu poprawiamy tą uchwałę. Ale kwota i zakres do opracowania dokumentacji pozostają taki sam jak poprzednio. Czy są jakieś zapytania? Bardzo proszę. Drodzy państwo, przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 41 / 262 / 2022 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia od powiatu kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników, ratowników, ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mycielin. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni państwo, 1 stycznia tego roku weszła w życie nowa ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Na mocy artykułu 15 cytowanej ustawy do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1,175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, Monitor Polski, na podstawie artykułu 2 punkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego. I tak wysokość ekwiwalentu pieniężnego
wynosi 14,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, udziału strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mycielin w działaniu ratowniczym. Taka sama kwota 14,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki udziału strażaka ratownika w akcji ratowniczej i 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki udziału strażaka ratownika w szkoleniu lub ćwiczeniu. Traci moc uchwała nr 10/59/2019 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z obszaru działania gminy Mycielin. Przedmiotowa uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. To bardzo proszę, czy są jakieś zapytania co do jego treści? Jeżeli chodzi o to szkolenie i ćwiczenie, czy to jest organizowane przez Państwową Straż Pożarną, czy jednostka dana może sobie ćwiczenia przeprowadzać i... Zgodnie z ustawą, już może zacytuję, organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne podmioty. Są jeszcze jakieś pytania? Szanowni Państwo, jeśli można tak krótko, dopytam się tylko, czy osoby nieprzeszkolone są tak samo traktowane, czy muszą być tylko przeszkolone? Nie, to muszą być... Zgodnie z ustawą, ratownik ochotniczy straży pożarnej to jest osoba, która ukończyła 18, ukończyła 18 lat, a nie 60, a nie ukończyła 65 lat. Posiada aktualne ubezpieczenie, aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych, odbyła szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. I ekwiwalent należy się właśnie tym osobom, tak? Tym strażakom ratownikom. Nie rozumiemy, że trzeba spełnić wszystkie te wymogi. Tak. Czyli w pierwszym szkoleniu nie ma pracy. Nie ma ubezpieczenia. Nie, no za szkolenie tak. Czyli pierwsze jest szkolenie. Jeśli nie ma szkolenia, to nie ma umowy o ubezpieczeniu. Czyli to automatycznie wyklucza. Strażaków, którzy pierwszy raz zgłosi na szkolenie, tak? No takie są zapisy ustawy. No. A ilu mamy takich strażaków po szkoleniach na terenie gminy? Nie mam jeszcze pełnych danych. Aha, nie mam. Ale około 30. Ale z roku na rok coraz to więcej z tego co. Już około 40. No. We wszystkich jednostek. Tak, tak. We wszystkich jednostek, tak. A jeszcze pytanie, czy ta kwota tutaj to podlega też opodatkowaniu, czy to jest kwota wolna? Nie, nie. To jest wolna. Jeszcze takie mam pytanie, czyli teraz myśl, co rozmawialiśmy wcześniej o tych dodatkach z emerytur. Biorąc czynny udział, no to musimy zwiększyć też te szkolenia, żeby no ci strażacy... Znaczy, powiem tak, jak już wspominałem na komisji, od 2018 roku Komenda Miejska PSP w Kaliszu prowadzi już imienny wykaz osób, które uczestniczyły w akcji. Tutaj może komendant radny powiatowy potwierdzi, że jednostka, która jest zadysponowana do udziału w akcji, musi się zgłosić do Komendy Miejskiej PSP i albo od razu, albo później jest ustalane, kto brał udział w akcji gaśniczej. I takowy rejestr od 2018 roku Komenda Miejska PSP prowadzi i ma wykaz osób, które uczestniczyły w akcji. I teraz nowe osoby, które będą przechodzić na emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze w tej chwili tego wieku 65 lat, no to będą mogły się posłużyć albo tym wiekiem
do tym zeznaniami świadków lub tym wykazem, który jest prowadzony przez Komendę Miejską PSP w Kaliszu. Czyli podsumowując... No tak, ale panie wójcie, chodzi mi teraz o to, że właśnie te nowe osoby, które nie będą mogły się powtórzyć, no tak, bo już cały czas wstępujemy do... Młodzi wstępują do jednostek. Jeżeli nie będą mieli poświadczenia tych świadków, no bo nie będą miały, czyli muszą mieć szkolenia, żeby w takich akcjach uczestniczyć, tak? No i muszą być zadysponowani przez Komendę Miejską. No tak, ale no i później te wszystkie szereg tych bezpieczeń... Czyli musimy też... No tylko do kwestii tego, czy Komenda Miejska PSP będzie miała tyle zasobów kadrowych, żeby takowe szkolenia przeprowadzić, no bo... No właśnie. Czy ja może uproszczę, wytłumaczę, w jaki sposób można pozyskiwać te dotacje. Jak pan wójt tutaj wspomniał, od 2018 roku Komenda prowadzi statystyki, czyli dopiero 4 lata. Jeśli już mamy w tej chwili emerytów, to posługujemy się tym okresem do 2018 roku. Potrzebujemy dwóch świadków i taka osoba ma szansę na dodatek 200 zł miesięcznie. Trzech świadków. Proszę? Trzech świadków. Trzech świadków. Dokładnie w tym jeden, który był pracownikiem urzędu gminy. A więc jest to dość proste i nie komplikujmy sobie, bo mówimy tu o młodzieży, która za 30 lat będzie miała emeryturę. Nie wiadomo, co będzie za 30 lat. Nie wiadomo, co będzie za 5 lat. Natomiast chodzi o to, żeby te osoby, które brały udział do tej pory, jak najszybciej tą emeryturę dodatkową dostały, gdyż na mocy ustawy, która była podjęta bodajże w sierpniu, osoby, które w ciągu 2 lat zgłoszą chęć pobierania takiej emerytury i oczywiście spełnią wymogi i zostaną uznane, będą miały wypłacane od sierpnia, czyli do tyłu. Natomiast po 2 latach, jeśli dana osoba złoży wniosek, to będzie rozpatrywany od tego momentu, kiedy została przyznana, czyli na przykład no, od daty złożenia. Tutaj mamy czas, że jeśli mamy 2 lata, cofamy się do tyłu, a więc ta osoba już jest w tej chwili około 1000 zł do przodu, dostanie wyrównanie od sierpnia do momentu, kiedy będzie przyznana. Tak, od sierpnia. Przyznali, że kiedy do tego komuś? Dopiero w ubiegłym tygodniu przyszły druczki do wypełnienia. Te druczki różniły się z PSP, były inne, te krajowe były inne, a więc no, była taka jeszcze niejasna sytuacja. Teraz myślę, że już jest wszystko jasne. Są te druczki, można je wypełniać, starać się o podpis świadków. Taki dokument jest składać. To jest pewna rozbieżność, bo świadczenie jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku. Także. Tak, też mówiłeś, że od sierpnia... Nie. Jak złoży wniosek w lutym, no to będzie miał w miesiącu lutym, od miesiąca lutego wypłacone. No to już względy techniczne, powiedzmy. No lepiej. Albo 1000 do przodu, albo 1000 do przodu. Jeszcze w celu uzupełnienia, panie komendancie, a czy ta osoba świadcząca musiała być, która pełniła wcześniej funkcję publiczną, czy... Tak, znaczy jedna osoba z tych trzech świadków. A jeżeli takowej nie ma? Jest. Nie róbmy problemów fikcyjnych. U nas na terenie gminy nie ma problemu, a więc nie zastanawiajmy się. Jeżeli mogę, jeżeli chodzi o przyznanie tego oświadczenia ratowniczego, zgodnie z ustawą, artykułem 17 dokładnie, ustęp 5. Świadczenie ratownicze organ przyznający przyznaje od miesiąca złożenia wniosku. Czyli no, do tej pory to było wszystko tak, wszyscy ładnie mówili, a jak będzie do końca, miało być, że miało być od momentu, tak jak podwyżki dla wójtów, teoretycznie też były od sierpnia, aczkolwiek nie musiały się cofnąć, ale projekt mogło. Ustawy, a jakby rozporządzenie, tak, projekt ustawy był taki, a rozporządzenie jest inne, więc dlatego były niejasności. Teraz w miarę mamy wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są jeszcze jakieś zapytania? Jeśli nie mam więcej pytań, przejdziemy, drodzy Państwo, do głosowania.
Uchwała nr 41/263/2022 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Mycielin. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok. Bardzo proszę panią skarbnik. Dziękuję bardzo. Będą rozłożone na 2 lata. Po prostu po przetargu umowy te inwestycje będą podpisane. '23 rok, dlatego trzeba te inwestycje umieścić w wieloletniej prognozie finansowej. Pierwsza ta inwestycja, modernizacja słup w Kościelec, Korzeniew, przepraszam, jest finansowana z Polskiego Ładu, gdzie były zaprojektowane dochody w całości, dlatego zmniejszamy te dochody i dzielimy je na 2022-2023 rok. Ponieważ raczej nie wpłyną te pieniądze w całości w tym roku, ponieważ promesa wstępna jest po połowie. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak będą te kwoty. Myślę, że część na pewno będzie finansowana jeszcze w tym roku. Budowa kanalizacji również, przepraszam, również jest finansowana ze środków, które otrzymaliśmy w roku 2021. To jest subwencja inwestycyjna na kanalizację. Dlatego również przychody, które były wcześniej zaprojektowane z tego tytułu, zmniejszają się i będą częściowo zaprojektowane w wieloletniej prognozie na 2023 rok. Oprócz zmniejszenia tych inwestycji będą zwiększane wydatki w związku ze złożeniem wniosku gminnym w Dzierzbinie oraz 33 360 wykonanie ogrodzenia utwardzenia szkoły podstawowej w Mycielinie o kwotę 11 tysięcy o dodatkowe koszty związane z dokumentacją projektowo-kosztorysową. I również będzie utworzona nowa inwestycja, budowa placu rozrywki zabaw boiska sportowego w miejscowości Bogusławice. W tym roku zabezpieczony wkład własny 25 tysięcy.
W następnym roku będzie to w wieloletniej prognozie również kwota zabezpieczona 50 tysięcy. Oprócz tych zmian jeszcze mamy zwiększenie zadań z zakresu zadań od wojewody na zadania zlecone. Jest to kwota 100 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych wydatków energetycznych. I jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to tyle. Pani Skarbnik za przedstawienie. Bardzo proszę o pytanie. Panie Wójcie, ja bym prosiła o rozwinięcie tego tematu urządzenia terenu przy budynku gminnym Cierzbinie. Jak już wspominałem na komisji, złożyliśmy 3 wnioski w ramach 12 edycji konkursu Pięknie Wielkopolska Wieś. Są to 2 inwestycje, powtórzyliśmy z ubiegłego roku, to jest termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Stropieszynie oraz wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Ogusawicach. Nową inwestycją jest urządzenie terenu przy budynku gminnym w Cierzbinie, to jest przy bibliotece, gdzie się mieści biblioteka. Chcemy tam urządzić parking, zagospodarować ten teren, odnowić elewację tego budynku, schody wejściowe do tego budynku oraz ogrodzić z płotem panelowym. Proszę bardzo. Jeszcze wracając do tego, co pani Skarbnik powiedziała, zabezpieczyliśmy tu kwotę 25 tysięcy złotych w tym roku na inwestycję budowę placu zabaw w miejscowości Bogusowice. Jest to pochodna tego, że otrzymaliśmy pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, aby doprowadzić do końca realizację naszego wniosku przejęcia placu zabaw, placu w Bogusławice, w miejscowości Bogusławice pod plac zabaw. Musimy tutaj zabezpieczyć środki finansowe, aby to pokazywało i uwidaczniało w budżecie, że chcemy na tym placu coś wykonać. I to pomoże, myślę, że to pomoże przejąć jak najszybciej ten plac w miejscowości Bogusławice. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś zapytania? Co Państwo, jeżeli nie ma więcej pytań co do treści projektu, przejdziemy do głosowania. Uchwała nr 41/264/2022 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy już do ostatniego projektu uchwały w dniu dzisiejszym. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mycielin na lata 2022-2028. Prosimy ponownie panią Skarbnik. Dziękuję. Jeżeli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, tak jak wcześniej wspomniałam, przy zmianach w budżecie na ten rok, w załączniku numer 2 do uchwały dokładane są inwestycje, przedsięwzięcia. Jest to budowa placu rozrywki, zabaw, boiska sportowego w miejscowości Bogusławicach. Inwestycja będzie realizowana na przełomie 22-23. Kwota łączna nakładów 75 tysięcy, gdzie 25 tysięcy zabezpieczyliśmy już w tym roku,
a w 23 50 tysięcy. Dokładamy do przedsięwzięć modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Korzenie. Nakłady tutaj się nie zmieniają, tak jak była wcześniej zaprojektowana kwota, łączne nakłady 2 370 210, rozłożona po połowie na rok 22 i 23. Kwotę z umowy świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej. I w ten sposób zmiany dokonane, zmieni się wynik budżetu w roku 2022. Będzie to kwota deficytu 1 008 296,97 groszy, a w 2023 roku zmieni się nadwyżka planowana w kwocie 300 tysięcy na deficyt budżetu w kwocie 759 255 zł. Pozostałe dane nie zmieniają się, wskaźniki będą tutaj zachowane. I to wszystko, jeżeli chodzi o zmiany. Dziękuję za przedstawienie. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Panie Wójcie, proszę. Ja tylko kwestię tutaj wyjaśnienia jeszcze tego, tych zapisów w WPF-ie. Jak pani wskaźnik wspomniała, zabezpieczamy środki na ten plac zabaw w miejscowości Boguszowice. Natomiast no, to nie będzie wydatkowane, jeżeli tego placu nie przyjmiemy. Taki był tutaj jeden z warunków postawiony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia, że musimy środki zabezpieczyć w budżecie zarówno na Pani ułożyłby na ten rok, dlatego na ten rok przyjęliśmy te środki i na przyszły rok, aby no to dać znać Krajowemu Ośrodkowi, że chcemy na tym gruncie przeprowadzić tą inwestycję. Natomiast no, odnośnie budowy kanalizacji jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji przetargowej. Myślę, że w przyszłym tygodniu zostanie takie postępowanie przetargowe ogłoszone i będziemy czekać na wyłonienie na wpływ ofert i jeżeli oferty do nas wpłyną, to będziemy się zastanawiać, co dalej z kanalizacją robić, bo nie ukrywam, że te środki, które mamy zabezpieczone, te 2,5 miliona, to na pewno nam brak na realizację tego zadania. Natomiast modernizacja stacji uzdatniania wody w Korzeniewie, została podpisana umowa na opracowanie planu funkcjonalnego i na podstawie tego zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe i myślę, że do końca marca takowe postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę, czy są zapytania? Państwo, jeszcze nie ma więcej pytań. Przejdziemy do głosowania. Uchwała nr 41 na 265 na 2022 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mycielin na lata 2022-2028. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto się wstrzymał, a kto jest przeciw. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7 dzisiejszych obrad. Interpelacje, zapytania Rady. Przypominam o składaniu na piśmie zapytań do Przewodniczącego Rady.
Przechodzi następny punkt, będzie ósmy. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Nie było takowych. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Wolne wnioski, informacje. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pani się. Ja chciałam zgłosić, że lampa w Dzierżbinie przy posesji numer 20, ta chodzi o tą hybrydową, ona jest odwrócona, nie świeci na ulicę, tylko na posesję po tych wichurach. Chodzi mi też o drogę powiatową, jest pan radny akurat powiatowy, przy cmentarzu. Tam non-stop są dziury, to jest ten sam, szkoda po prostu, że jak była robiona ta droga wodrowa, bo to jest ten sam numer drogi, nie było przedłużone chociaż do tej, co jest, mieści się ta firma Drewka, czy no nie wiem, dokładny nazwy nie znam. I tam na poboczu się robią wielkie, duże dziury i w asfalcie. I co z tego, że tam za jakiś czas uzupełnią, a po ulewach, po tam duże samochody wyjeżdżają od tej firmy z drzewem, na nowo się robią duże dziury. I jeszcze bym prosiła, jeżeli pogoda na to pozwoli i wiosna przyjdzie, to o naprawę wszystkich dróg na Teodorowie, Kazali Starej i Nowej, Danowcu i Dzierżbinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę o pytanie. Proszę. Panie wójcie, mam zapytanie odnośnie tego pisma do energetyki, czy poszło, czy jest już jakaś odpowiedź, bo no, teraz mieliśmy znowu wiaty. Część Bogusławic od numeru 23 do 43 ponownie nie miała 3 dni prądu jednej fazy. Przyjechali, naprawili, za godzinę prądu znowu nie było. Także no, komplikuje nam to i utrudnia pracę gospodarstwa. I bardzo bym prosił, żeby tam może, nie wiem, czy ponaglić, czy jakoś innymi środkami, żeby te linie przejrzeli, bo to jest linia przestarzała naprawdę z 1958 roku. Słupy i cała linia jest przestarzała, no i są praktycznie co tydzień jest energetyka na awarii w miejscowości Bogusławice, tutaj w tych wcześniej wspomnianych numerach. I jeszcze chciałem, bo roznosząc nakazy teraz, miałem zapytania mieszkańców z Bogusławic przy blokach, dowiedzieć się, jak to jest z terenem tutaj przed blokami. Czy to jest teren gminny, czy to jest teren agencji, bo ludzie mają pretensje, że gmina tam nic nie robi na tym terenie, nie równa się dziury i tak dalej. Może by pan wójt wyjaśnił, czy to jest teren należy do gminy, czy należy do agencji, czy jeszcze do kogo tam, do spółdzielni, bo żebym wiedział, co mieszkańcom tłumaczyłem, że raczej jest to teren agencji spółdzielni, ale może pan wójt tutaj na ten temat coś powie. Więc dobra, dziękuję. No, odpowiadając na to, co pani radna Siwek mówiła, powiem tak, no, w dniu wczorajszym rozpoczęliśmy remont naszych dróg i będziemy sukcesywnie, jeżeli to jak to pani radna powiedziała, warunki pogodowe na to pozwolą, no, będziemy te wszystkie drogi nasze równać i uzupełniać. To w kwestii naszych dróg. Odnośnie Bogusławic, to może to nie jest prawdą, że gmina nic nie robiła, no bo przecież mimo tego, że droga asfaltowa była własnością KOWR-u, my jako gmina te ubytki tam uzupełnialiśmy, więc może nie do końca to jest prawdą. Natomiast teren wokół dużego bloku, jeżeli mogę tak to określić, mamy w tym bloku na dzień dzisiejszy 2 lokale mieszkalne. W poniedziałek będę podpisywał akt notarialny, na podstawie którego będziemy sprzedawać jeden lokal i będziemy właścicielem tam jednego lokalu. I proporcjonalnie do posiadanych tam udziałów jesteśmy również właścicielem części gruntu, które znajdują się pod wokół tego bloku. Podobnie ma się miejsce w jednym z tych starych bloków, że tak określę, gdzie jesteśmy również właścicielem i tam również jesteśmy właścicielem części gruntu pod tym budynkiem. Natomiast jeżeli chodzi o ten jeden blok tutaj bliżej Dzierżbina, tam już właścicielem gruntów i lokali mieszkalnych są mieszkańcy.
część gruntu wokół tak zwanych koszar, no to jest właścicielem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tam, gdzie są garaże te pobudowane przez samych mieszkańców i zrobione z tych z tak zwanych gospodarczych chlewików, to jest właścicielem są mieszkańcy. Właścicielem spółdzielnie jest właścicielem tylko i wyłącznie dzierżawcą właściwie kotłowni oraz terenu wokół tej kotłowni i tylko i wyłącznie. Tych chlewików, tych garaży, co są przystawione do kotłowni, to są właścicielami mieszkańcy. I teren wokół tych garaży? Teren wokół również mieszkańcy. Są mieszkańcy? Tak, teren, którzy wykupili mieszkania. Rozumiem. A teren tutaj przed blokami to jest... To też jest... To trzeba by tam rozgraniczyć, nie wiem ile tam metrów, czy od bloku tego nowego, nie wiem, 4-5 metrów jest właścicielem, są mieszkańcy i również współwłaścicielem jest gmina, a dalej jest KOWR. Aha, to musiało być rozgraniczone, bo tam jest odwieczny problem, no z dziurami i dziurami, wiadomo, jeżdżą samochodami, no robione są dziury, zarzucają, że gmina nic nie robi, powinna im założyć kostkę, no... Płacą podatki i tak dalej, ale mówię, no, że tym terenem zarządza spółdzielnia i zarządza KOWR. No, właścicielem są mieszkańcy. Nie? My jesteśmy, jak powiedziałem wcześniej, w przypadku tych dwóch bloków, jesteśmy tam współudziałowcami tego wszystkiego. No to mamy jedną osiemnastą, mamy jedno mieszkanie tutaj, będziemy mieć jedno mieszkanie w nowym bloku, to jest tam 18 chyba lokali. Tak. Mamy jedną osiemnastą, tak. A tam jedną ósmą. I jedną ósmą przy bloku tym pierwszym. Tak. Dobrze, to dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę radny Wolniaczek. Ja mam takie pytanie, czy jest coś takiego jak wspólnota mieszkaniowa w Bogusławica? Tam jest spółdzielnia. Spółdzielnia mieszkaniowa. Wspólnoty jako takiej nie ma. Ale jest chyba szansa powołania takiej... Znaczy jest, szansa jest, tylko kwestią tego problematyczną jest źródło ciepła, aby mogli utrzymywać dostęp, znaczy mieli dostęp mieszkańcy tych bloków. No bo kotłownią jako tako zarządza spółdzielnia mieszkaniowo-lokatorska z siedzibą Petryka. Wszystkie opłaty, które płacą mieszkańcy, płacą do tej spółdzielni. To płacą za ogrzewanie na czynsz? Też. Wszystko. Tam zarządcą jest spółdzielnia mieszkaniowa, nie ma. Bodajże w Petrykach jest wspólnota na którymś tam bloku, a tutaj w Bogusławicach wszystko jest... No by musieli albo utworzyć wspólnotę i odkupywać ciepło od spółdzielni, tak? Bo jest jedyna kotłownia, która zasila te trzy bloki. Dlaczego pytam, bo z praktycznego punktu widzenia znam przykład na przykład w Struszkowie Agronomówki, gdzie jest wspólnota i to mieszkańcy składają się, płacą czynsz i z tego decydują, która część budynku będzie remontowana, czy przed budynkiem będzie położona kostka, myślę, że... No tam był błąd już zrobiony na początku wykupowania mieszkań i tworzenia spółdzielni, że to my jako mieszkańcy, bo ja też tam mieszkałem, pozwoliliśmy na to, że spółdzielnia przejęła tę kotłownię, spółdzielnia mieszkaniowa w Petryka. Bardzo proszę, radny Mieniaczek. No to już wójt się wypowiedział odnośnie tych dziur na drodze, także... Nie muszę naprawdę Państwu mówić, że są dziury, bo są dziury, wiem, że są dziury, no i będziemy to sukcesywnie naprawiać, tylko no... mamy okres taki, że jak 3 dni pada, później 3 dni pada, to zdąży trochę obecnąć. Jak mamy przygotować do pracy, no to... W tej chwili nie ma sensu. No. To pada, no i rozmawialiśmy z firmą, z którą chcemy, aby nam również łatała dziury. No to w ubiegłym tygodniu, czy 2 tygodnie wcześniej łatali dziury na gminie Wizanów i w ciągu tygodnia wszystko wypadło.
Jeszcze nie jest pora. Jeszcze na temat energetyki pan. Aha, nie powiedziałem. Pismo zostało wysłane. Nie dostaliśmy jeszcze, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi, ale ja postaram się, jak wyjdziemy, przedzwonić i dowiedzieć się, co energetyka zamierza z tym zrobić. Nie? Z tego, co ja osobiście też pismo, jako mieszkańcy pisaliśmy, osobiście dostałem pismo, to do 2020 roku mieliśmy mieć linię założoną nową, nie? I słupy miały być wymienione, no teraz słyszymy, że ma iść to ziemią, a te awarie naprawdę, no nieraz czasami to jest, teraz były duże wiatry i akurat nie było tej awarii, te wiatry przestały wiać i zrobiła się awaria, prawda? Albo zawieje w Kaliszu, a w Bogusławicach no, w jednej części nie ma jednej fazy, nie przeważnie jednej fazy, bo to nie jest, że tam są jakieś poważne uszkodzenia, tylko no... Teraz było zerwana linia, no bo te drudy wiadomo, a te drudy teraz... bodajże 3 lata temu była interwencja i były te druty uciągnięte, tych awarii nie było. Tych awarii nie było, a teraz no, te druty no, wiszą jak... wiadomo. Są jeszcze bardzo luźne, no i mały powiew. Była możliwość obcięcia tej gałęzi na tej drodze Kuszyn Kościelec. Jest tu wakacje tam takie. Wrosły się w drogę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę radny Jarek. Ja jeżeli można, chciałem tylko nawiązując trochę zatoczka autobusowa na Bugaju i tam po prostu też jest bardzo nierówno. Wiem, widziałem, także no będziemy to naprawić. Proszę radny Kołoczewski. Panie Wójcie, jak ja się przypomnę, bo wiosna się zbliża, ten most drzewiany tam do łączy. Czekamy na wycenę z firmy i zobaczymy, co się da zrobić. Następna droga, następna sprawa, znaki drogowe przy drodze tam gminnej, co tam nowa droga na Gadówek i są tam dwa znaki obalone całkiem. To jest informacyjne. I dalej trzecia sprawa, dach na przystanku na Gadówki z nawigacją i połowę dachu jest zerwany. I jeszcze chciałem w Gadowie, czyli w Remizie i nad garażem ten szczyt wypchło, ten wiatr i strażacy prosili, czy tam jakieś podbyli, czy jakieś płyty, czy coś, czy można to zabijać, budować, to ten szczyt cały wyleciał nad garażem. Tam też jakieś płyty walne, to powiem, może i te okna też jakby tam może w tej Remizie za trafi, będą tu wybijane, też w tej starej Remizie, czyli z tym powiem tak, no to budynek jest własnością straży i tak trochę dziwne, że strażacy muszą aż koniecznie radnego do tego fatygować, żeby no, przyjść i powiedzieć, że coś tam się zadziało. No to... Będę w sobotę będę na walnym, to będziemy dobrze, dziękuję. Bardzo proszę. Panie Wójcie, mam parę pytań, może już o tej drodze, nie będę mówił tam o tej figurki, bo Pan Wójt tam był, co tam z tą drogą. Bardziej nurtujący temat jest, już od dawna, wiadomo, że teraz okres grzewczy się będzie kończył. Co my tam z tym przedszkolem w Przyraniu, czy zamierzamy jakieś też posiągnąć dotacje, czy... No bo temat jest taki, że po prostu no, centralne ogrzewanie te garaży, już tam nowy dach, ale jakaś decyzja, że po prostu no lepiej łączący kanał Rówidzie, kanał
że tak powiem, no ale to też trzeba się porozumieć, nie wiem, z burmistrzem, z Tarczyna, czy jakoś trzeba to też tam zadziałać. Miałem też zapytania mieszkańców odnośnie, brzydko może to zabrzmi, żaden sąsiad nie chce na sąsiada donosić, czy chodzi o podawanie metraży budynków, garaży, bo jeden płaci więcej, drugi wie, że tamten nie podał. Czy to też już jest skończone, skontrolowane, czy nadal? Bo takie mam zapytania, takie też są sprawy. Lampy bym poprosił o sprawdzenie, bo nie świecą nowiny 5, 6 budynek i 18. I jeszcze do pana radnego powiatowego, tutaj za w lesie między Nowinami a Zbierskim Kolonią, to drzewo jedno takie na środku jest pochylone, to już było zgłaszane wcześniej, pamiętam. No, akurat może teraz się nie powaliło, ale przyjdzie czas, że po prostu to drzewo się tam powali na jakiś tam samochód i będzie też problem. No może to wszystko, dziękuję bardzo. To jeśli mogę, odnośnie ogrzewania, no to jak już tutaj wspomniał pan radny, były rozważane dwie kwestie, albo wyremontować to istniejące, albo wyburzyć to i postawić nowe. Jeżeli chodzi o wyremontować, to się jak rozmawialiśmy, mija się z celem, no bo musielibyśmy to wszystko podnieść, chcąc tam zrobić kotłownię, no to musimy uzyskać opinię strażaka, także ten budynek na pewno by tej opinii nie przeszedł. Chcąc to zrobić, musimy tam zaprojektować nowy budynek i wybudować po prostu. I na to musimy znaleźć pieniądze. Odnośnie kanału, no to musimy się porozumieć z burmistrzem Stanisławem i zobaczymy, co pan tym zrobić. Odnośnie mierzenia powierzchni budynków gospodarczych, no to powiem tak, no, nie ma w Urzędzie Gminy takiej siły przerobowej, żeby wszystkich mieszkańców na terenie kontrolować, kto ile ma, metraż budynków. Dajemy aktualizację z Starostwa Powiatowego w Kaliszu z Wydziału Geodezji. Na podstawie tego, tych aktualizacji również nanosimy takowe aktualizacje w deklaracji. Także na podstawie tego. No, na chwilę obecną kontrolowaliśmy, ale tylko przedsiębiorców. Jakby jakieś zgłoszenia, no to mieszkańców nie dociera na zgłoszenia, że ktoś tam gdzieś tam budował się, a nie zgłosił garażu. A lampy na nowinach to zostaną zgłoszone. A to nie trzeba czekać aż tak długo do sesji, tylko jak wcześniej proszę zgłosić. Wczoraj dzwoniłem, nie wybieram. Bardzo proszę. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo przy radiu ładnie zamontowany jest do przystanku budka, nie? A ona na końcu Korzyniewa miała być ta budka? Przystankowa budka. Na końcu Korzyniewa, to jest zrobione. No i do tej pory czekamy tak cierpliwie. Może warto by to, bo tak ta osoba na pewno stoi zawsze na południe, czy dzieci, czy co, siadają, no i stoją sobie tak na dworze. Jakby była możliwość, to poprosimy też. Zostanie uwzględnione w budżecie środki przyzwolone. Panie wójcie, jest dużo tych zgłoszeń odnośnie tych dróg, gdzie na drogach, powiem też tak z doświadczenia, bym prosił, żeby nie chodzić z pracami żwirowymi na drogach, dopóki się nie zacznie prawdziwa wiosna, bo nie, będzie dylemat i to wszystko. No, na chwilę obecną nie patrzeć, że ktoś dowoli, bo trzeba mu dziurę tam za tego. No, trzymać się, robić wtedy, kiedy... Proszę się postawić też w mojej sytuacji, jak potrafią mieszkańcy, no i wcale się nie dziwię, no bo jak jadą dzień w dzień, dwa razy, trzy razy tą samą drogą i jest dziura na dziurze i dzwonią do gminy, że są dziury. Ja wiem, że są dziury. Też na błocie nic.
1 plus 5, zbiornik wody o pojemności 1000 metrów sześciennych, decymetrów sześciennych, 100 decymetrów sześciennych środka pianotwórczego, wyposażony w autopompę o wydajności 240 decymetrów sześciennych na minutę. Jest to rocznik 2006, pojemność silnika 3 litry, 107 koni, sześciobiegowa skrzynia biegów. Ze wstępnych informacji, jakie uzyskaliśmy z komendy, cena tego samochodu w ramach musielibyśmy jako gmina wpłacić fundusz strażacki, kwota 100 tysięcy złotych. Ta kwota została obniżona na wstępnych rozmowach na 80 tysięcy złotych. Może, nie wiem, komendant coś więcej powie, że coś więcej opadło z tej ceny, natomiast no stale Komenda Miejska PSP mówi i komendant główny mówi, że w pierwszej kolejności dysponuje jednostki OSP. No i teraz dlaczego, no, chcąc wycofać od siebie samochód, każe nam płacić za samochód, który no, w zupełny sposób by tu mógł pozwolić doposażyć jednostkę tutaj w Mycielinie, bo tutaj o Mycielinie tutaj komendant również myślał. PSP w Kaliszu, bo powiem tak, ochotnicza też pożarna w Mycielinie do krajowego systemu gaśniczego i na podstawie porozumienia podpisanego komendą, jednostką a komendem gminy, jednostka takowa jeden ciężki OSP posiada w tej chwili jeden ciężki oraz jeden, że tak powiem, gospodarczy, który praktycznie nie nadaje się do użytku. I stąd tutaj też między innymi nasze rozmowy z komendantem miejskim PSP w Kaliszu, aby dla lżejszych wyjazdów w taki samochód wyposażyć OSP w Mycielinie. Także jeżeli pan radny, komendant gminy OSP, zarazem prezes jednostki w Mycielinie ma inne informacje jeszcze z komendy, to proszę o przekazanie. Drodzy Państwo radni, my się trzymamy na spotkaniu pana komendanta z jasną deklaracją, że kwota, którą zaproponował oczywiście jest zbyt wysoka. Podałem przykład samochodów, które pozyskaliśmy przed 2 laty dla Służkowa i dla Tarowca. Były to kwoty około 30 paru tysięcy. Oczywiście przy dotacji pana marszałka 85%, więc dlatego też te kwoty były takie niskie. Pan komendant stwierdził, że on ma odgórnie, bo nawet tego samochodu za bardzo nie chciał mi się pozbywać, bo mi jeden taki lekki, mały by mi się przydał na terenie. Ale z decyzji komendanta w Poznaniu ten samochód ma być po prostu wycofany. Mają dostać samochód średni, za który mają przyjeść do Poznania 300 tysięcy. 200 tysięcy już mają. Dostali za samochód MAN. Był to samochód o pojemności 2000 litrów wody, został przekazany do Rajska i był to samochód 6-letni. Przy okazji był to naprawdę bardzo dobry samochód, który no, był wart tych pieniędzy. Niewjeżdżony, bardzo dobrze się tym się jeździło, rozmawiałem ze znajomymi strażakami, którzy tym samochodem jeździli. Natomiast ten też jest dobry, tylko właśnie ta kwota jest zbyt wysoka. I zaproponowałem oczywiście, wstępnie trochę konsultując się z wójtem, że kwota, którą ewentualnie moglibyśmy zastanowić się i przekazać, to jest kwota 50 tysięcy. Znaczy teoretycznie samochód, wartość rynkową, oczywiście on ma 100 tysięcy, no tylko gdybyśmy chcieli kupić, to byśmy szukali tam, gdzie chcemy kupić, a nie tam, gdzie możemy wziąć, a więc tutaj cena rynkowa nie podlega dyskusji. Pan komendant obiecał, że po rozmowie w Poznaniu ze swoim szefostwem zobaczy, co powiedzą. Na razie ten samochód jest zablokowany, zarezerwowany dla nas. Żadnej oferty innej pan komendant nie przyjmuje. Czeka na odpowiedzi Poznania. Być może ulegną pod presją dyskusji naszej i próśb. Natomiast jeśli nie ulegną, to ja uważam, że wydawanie pieniędzy
tak na szybko, bo już trzeba, jest bezsensowne. A więc cierpliwość moja jest ogromna. Jeśli nie ten samochód, to bardzo chętnie cierpliwie poczekam może do przyszłego roku. Być może, że pan marszałek będzie znów bardzo przychylny. Na ten moment jest mały problem, jeśli chodzi o ochronę środowiska, którym pan marszałek pracuje, właściwie fundusz ministerstwo. Z samochodami, natomiast być może w przyszłym roku te dotacje na samochody znowu będą, a więc myślę, że czasami warto poczekać, żeby nie przepłacać. Natomiast mówię, ten samochód dla mnie uważam, że 50 tysięcy warto by było dać więcej, uważam, że nie. Jeszcze jak jestem przy głosie, nie wiem, czy na komisji państwo radni rozmawiali na temat samochodu dla zamian. Panie wójcie, mogę dwa słowa? Mm-hmm. Tak. Drodzy państwo radni, nie wiem, czy państwo jesteście na to zamian. OSP Zamęczyk bardzo ubiegało się o pozyskanie lepszego samochodu. Mają starego Lublina wiekowego, który zresztą w większości kupili za własne pieniądze z organizacji różnych imprez. Jest to jednostka, która cieszy się moim ogromnym wsparciem, bo jest tam zarząd, który bardzo prężnie działa. Miał ostatnio być, szkoda, że państwo radni nie wzięli udziału w spotkaniu charytatywnym dla jednej z mieszkanek byłych Zamęt. Pan wójt był oczywiście. Jest to miejscowość, która się bardzo dobrze integruje. Co prawda nie mają jakiejś ogromnej ilości strażaków, natomiast są bardzo chętni, sami się do mnie zgłaszają, chociażby teraz w trakcie tych wichur. Sami się zadysponowali, że mają ludzi, są w garażu, gdyby trzeba było wyjechać, to proszę o telefon. Zresztą wzięli udział w wynięciu drzewa na Zamętach, oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu, no i po konsultacji. Potem się okazało, że jednak był problem i poprosiłem o wsparcie służb. Oczywiście wszystko dzieje się to za wiedzą Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Ja tylko byłem koordynatorem i jednostka zesłuszkowa wyjechała, też pomogła. A więc mówię, OSP Zamęt jest jednostka, która może nie jest zbyt liczna, ale bardzo chce działać. I kwota, którą OSP chciałoby, żeby przeznaczyć na ten samochód. Ja puszczę jeszcze raz, poproszę SMS-u, nie pisać w telefonie, bo mam zdjęcie tego samochodu, który Zamęty chce pozyskać. Jest to naprawdę kwota śmieszna, 15 tysięcy. Jest to samochód 84 rocznik. Obrazując, jest to samochód średni. Zmieniły się przepisy w Straży Państwowej. Samochód lekki w Straży Pożarnej to jest do 7,5 tysiąca, do 7,5 tony. Samochód średni to jest od 7,5 tony do 16 ton. Samochód ciężki to jest powyżej 16 ton. A więc no, taki samochód jak ten Iveco był wpisany jako lekki i tak funkcjonuje. Teoretycznie jest to samochód, który normalnie ma 3,5 tony, a w tej chwili figuruje w kategorii do 7,5 tony. A więc te kategorie są inne. Już posłucham zdjęcie. Jeszcze jak jestem przy głosie, to macie, dostaję zdjęcie, proszę państwa radę. A jeszcze korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować za przegłosowanie wsparcia za wyjazdy. Kwota 14,70 groszy za wyjazdy, 8 zł za szkolenie. Niewątpliwie bardzo dziękując, na pewno nie jest to wysoka kwota, gdyż większość wyjazdów trwa od pół godziny do półtorej godziny, chociażby takie usuwanie owadów błonkostrzydłych to jest pół godziny wyjazd. Trzeba przyjechać i potem wrócić do domu. Akurat błonkostrzydły nie są problemem, natomiast teraz byłem ostatnio na pożarze sadzy. I był to wyjazd bodajże też około półtorej godziny. Do tej pory jak zdejmuję buty, to skarpetki czuję zapach dymu. No niestety po takiej akcji przebieram się w sali w rzeczy osobiste, które niestety przechodzą i to nie jest tak, że tylko ten wyjazd się liczy, bo to jest dość uciążliwe, ale dziękuję, bo do tej pory przez długi czas nie było opłacone. Jesteśmy w systemie od 2003 roku i wyjeżdżaliśmy za darmo, więc dziękuję serdecznie, że te pieniądze zostały uchwalone. Dziękuję bardzo, przesyłam zdjęcie samochodu z Zamęt. Jeśli będzie temat i dyskusja, to prosiłbym o poparcie tego wniosku, o przekazanie pieniędzy, bo uważam, że te pieniądze są ważne. Znaczy ten samochód jest ważny, tych pieniędzy.
tak, bo było. Przedstawiłem Państwu tą informację komendanta powiatowego miejskiego PSP w Kaliszu z prośbą o dyskusję, bo nie ukrywam przecież, że Państwo radni podejmujecie uchwałę, jak wspomniałem wcześniej. Jestem zdziwiony, że komendant chce te pieniążki, bo jak wspomniałem wcześniej, no to jednostki OSP wyjeżdżają i wyręczają komendę miejską w akcjach ratowniczych, niejednokrotnie nie uczestnicząc w nich sami. Także no, trochę jestem zdziwiony, że komendant chce aż tak duże pieniądze za ten samochód. Tym bardziej, że no to ten samochód jest 2006 rocznik i kwotę, jak mu tutaj zaproponowano, to jest naprawdę nowego samochodu ciężkiego, który otrzymaliśmy. Wcześniej była już decyzja, że ma być przekazany samochód z PSP. Też pierwsza kwota była tam 200 tysięcy za niego, był to staroman. Potem udało się wynegocjować, że część starostów miało pokryć i ta kwota ostatecznie utknęła na 100 tysiącach. Ten samochód był wart tych pieniędzy, no ale potem się okazało jednak, że decyzja Poznania została zmieniona, gdyż jednostka z Kalisza otrzymała inny samochód w przydziale niż chcieli, a więc nie mogli się go pozbyć. No i stąd nasze oczekiwanie zostało nagrodzone i samochód, który kosztował 1,070 mln, 1,068 mln dokładnie, dostaliśmy, kupiliśmy za 70 tysięcy z pełnym wyposażeniem. W tamtym czasie samochód był wart około 700 tysięcy, reszta to jest wyposażenie. Tak, cierpliwość popłaca, tak? Dokładnie. A ten średni do Rajska, jakiej ceny poszedł? 200 tysięcy. Stąd też no, porównanie, mówię, no, pieniądze, które wydaliśmy do Korzeniewa, był to samochód 6-letni. No, no ale też trzeba wziąć pod uwagę, że nowe samochody idą za 200 tysięcy 300 do tak, przykładowo do Stawiszyna, czy do Zbierska, czy do Kamienia. Nowe samochody idą. Dlaczego to są większe kody? Bo to jest zorientowany samochód w Bielsku, na gminie Stawiszyn mają przyznany samochód ciężki, gdyż jednostka w Stawiszynie ma samochody średnie. Mówię o tych zmianach kategorii. Samochód ciężki to jest powyżej 16 ton, czyli gdzie wchodzi 6000 litrów wody i 600 litrów środka pełnotwórczego. To jest samochód ciężki. Natomiast wszystkie samochody, które tutaj są w Stawiszynie, to są samochody średnie. Gmina Stawiszyn nie ma samochodu ciężkiego. Muszę się pochwalić, że my mamy dwa, bo Kościelec też ma samochód ciężki, bo jedzie samochodem ciężkim, który ma 6000 litrów. Tam właśnie złożyli wniosek i ten samochód kosztuje 100 tysięcy, czyli połowę mają dotację, połowę zagwarantować musi gmina Stawiszyn. Od razu też dodam, że z tego co wiem, to pan Marzyna chyba 100 tysięcy zaoferowała, więc gmina Stawiszyn na Facebooku można sprawdzić. Za samochód ciężki ma zapłacić 400 tysięcy. Ale jest to samochód nowy. Oczywiście bez wyposażenia. Samochód goły, który trzeba wyposażyć. No ale to też zostaniemy goły, nie? Tak, tak. No, tylko, że mówię, bo pan mówi, że 200, no nie 200, tylko 500 plus te 100, które brakuje, musi dołożyć gmina. A brakuje dlatego, że samochody po prostu zdrożały. W momencie ogłaszania przetargu i ustalania dotacji, dotacja samochód kosztował 100 tysięcy i dotacja była 500 tysięcy, w tej chwili samochód kosztuje 1 100 000. Ale w ubiegłym tygodniu w ubiegłym roku do Tykadłowa poszedł nowy za 200. Tak. No. No ale w ubiegłym roku dwa poszły na gminę Żelazków, no ale nie porównujmy się do gminy Żelazków, bo tam dostał Tykadłów, dostał Skarszew, dwa nowe, a więc no, zejdźmy na ziemię. Myśmy tyle na ile nas stać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania. Jeżeli jeszcze jakieś są.
Jeżeli nie ma, to jeszcze raz przypominam Państwu sołtysom o pielgrzymce do Sanktuarium Świętego Józefa 12 marca. Serdecznie zachęcam. 11.45 zbiórka przed Sanktuarium Świętego Józefa, później msza święta, a następnie o 14 obchody Dnia Sołtysa w Stawiszynie. Zapraszam wszystkich. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Bardzo proszę, zapytania, uwagi. Oczywiście zgłoszone wnioski zapisałem i postaram się. Drodzy Państwo, w związku z wyczerpaniem wszystkich tematów dzisiejszych obrad zamykam posiedzenie 41. sesji Rady Gminy Mycielin. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo.